wojna domowa już się zaczęła. Impreza zatytułowana Wojna domowa. Tą imprezę ma zorganizować Emmy Promotion. Obecnie trwają ustalenia treści umowy, która tutaj przedstawiciel jest. Ja nie mogę na razie udzielić żadnych szczegółów, nie podpiszę umowy. Dziwnie w ogóle panu waszym szczątkom, bo wiesz, wydaje się wciągać w takie gierki i rozgrywki polityczne, bo czas idzie do przodu. Za chwilę będzie w innym mieście inna władza, pan wciągany jest w rozgrywki, w gierki polityczne. Przecież pan dobrze wie o tym, że ta gala nie będzie realizowana. Ta gala będzie realizowana na Musisze, Szymicie, na Rytowicze. Naprawdę dziwię się panu, bo umiałem pana za jakąś osobę bardzo odpowiedzialną na głos oczywiście. Dzień dobry państwu, muszę powiedzieć, że dekretuję taką publiczność audytorium, także jest bardzo miło. Generalnie nie chciałbym tutaj za dużo uczestniczyć w tej dyskusji, bo jestem człowiekiem od lat apolitycznym i mimo wielu propozycji, ani nie może zabrać prawa pośrodku, bo zawsze to jest skąd. Chciałbym tylko pozostać. Nie znam pana przewodniczącego, szanuję pana przewodniczącego, każdego człowieka na świecie, bo tak mnie wychowali w mojej rodzinnej dewizji na Podkarpaciu. Moi rodzice wiem, dlaczego pan przewodniczący mówi, że miałem pana za człowieka poważnego. Rozumiem, że nie ma mnie pan za człowieka poważnego, skoro pan takie słowa do mnie kieruje. Proszę pana, ja porozumiałem się z władzami miasta i jestem człowiekiem odpowiedzialnym za stworzenie emocji, za zbudowanie karty, za zapewnienie kibicowi widowiska na najwyższym, przynajmniej polskim albo europejskim poziomie, bo zorganizowałem w ostatnim roku 3 gale, na które przyszło 22 tysiące kibiców. Gale na najwyższym poziomie sportowym. Uważałem, że to, co proponuję, oznacza najwyższy poziom w tym kraju sportowy, reklamowy, PR-owski, będzie piękną wizytówką dla tej hali i dla tego miasta. I nie chciałbym uczestniczyć w takich dyskusjach, bo po prostu nie jest to jakby przedmiotem mojej działalności. Wierzę, że państwo się dogadacie i że uda nam się zrobić wspólnie imprezę. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Komentarz na gorąco? Komentarz na gorąco po krótkiej wizycie tutaj na sesji Rady Miasta. Ja myślę, że najkrótszy, najtrafniejszy komentarz jest następujący. Dobrze trafiłem z tytułem gali. Wojna domowa zaczęła się. Zasubskrybuj kanał i bądź na bieżąco.